proszę Państwa, jest po drugim dzwonku. Za 5 minut zaczynamy przedstawienie. Zapraszam Państwa na scenę. Nazywam się Irena Migas, pracuję w Grotesce od 16 lat. Znalazłam się tutaj dzięki mamie, bo mama pracowała tu 35 lat, no, była garderobianą, czyściła kostiumy, czesała peruki. No i w pewnym momencie zachorowała i uważała, że nikt sobie z czyszczeniem rzeczy, kostiumów, z perukami tak dobrze nie poradzi, jak jej własna córka z tego tytułu, że przynosiła czasami rzeczy do domu i myśmy widziały, jak to się odbywało. No i znalazłam się tutaj przypadkiem, kiedyś pracowałam w statystyce medycznej, czyli czymś kompletnie niezwiązanym. No i próbowałam to robić tak, jak mama to robiła. Z czasem, jak się nabywa doświadczenia, jest to łatwiejsze, sprawniejsze, szybsze. No i tak sobie egzystuję. Miałam przyjść na chwilę, zostałam już 16 lat, no i tak tu działam. Nazywam się Barbara Stawowczyk, w Grotesce pracuję już ponad 25 lat na stanowisku garderobianej. Pracuję w tym teatrze jako garderobiana, no już od 25 lat, w tym roku mija 25 lat. Jak to się stało, że zaczęłam tu pracę, to był zupełny przypadek. Pewnego dnia przyszliśmy z dzieckiem, z rodziną z dzieckiem na spektakl. To były, z tego co pamiętam, Dwa wiatry. I pomyślałam sobie, że fajnie byłoby pracować w takim miejscu. I dalej potoczyło się to już szybko. Wanda Świadek, pracuję w Grotesce od 28 lat. Ja nie wiem, czy to w ogóle można tak powiedzieć, bo przez ogłoszenie na sklepie było ogłoszenie, że przyjmą do teatru praczkę. Więc ponieważ miałam okres przerwy w pracy, weszłam do teatru, zapytałam się i zostałam przyjęta. Pracowałam przez 2 lata jako pomoc garderobianej, jako praczka. A później zostałam garderobianą. Nazywam się Marek Stawowczyk. W Teatrze Groteska jako inspicjent pracuję od 10 lat. Teatr Groteska pracuje już przeszło 10 lat. I od samego początku na tym samym stanowisku, czyli jestem tutaj inspicjentem. Inspicjent, w zasadzie nikt nie wie, co robi inspicjent, przynajmniej spoza branży. Jeżeli chodzi o ludzi spoza branży, jeżeli ktoś się mnie pyta, no to co robisz w tym teatrze, odpowiadam, że jestem tym panem od dzwonków. Co jest częściowo prawdą, bo jak każdy wie, w teatrze dzwonki oznaczają gotowość przed rozpoczęciem przedstawienia. Ja te dzwonki wykonuję, ale nie tylko. Inspicjent, generalnie zadaniem inspicjenta jest zadbanie o to, żeby przedstawienie przebiegało w sposób ustalony w czasie długotrwałych prób przez reżysera. Powinien zadbać o techniczne zabezpieczenie przebiegu przedstawienia, żeby to przedstawienie było powtarzalne. Jak wiadomo, teatr nie jest filmem i nigdy przedstawienia nie są identyczne, jak raz zarejestrowany film. Natomiast powinny być przygotowane zgodnie z założeniem reżysera i zgodnie z tym założeniem powinny być prezentowane publiczności. Inspicjent nad tym generalnie czuwa. Przedstawienie rozpoczynam sygnałem dźwiękowym, tak, dzwonkami. Są 3 dzwonki, pierwszy, drugi i trzeci. Trzeci dzwonek, po drugim dzwonku aktorzy powinni być
powoli w gotowości za kulisami. Po trzecim dzwonku już na pewno. Dzwonię trzy dzwonki. I po trzecim dzwonku upewniam się, że zespół techniczny jest na swoich miejscach. Akustyk, oświetleniowiec, garderobiane, jeżeli są potrzebne za sceną. I daje sygnał do rozpoczęcia przedstawienia. Tak się składa, że akurat u nas ja jako inspicjent odpowiadam za przygotowanie do przedstawienia wszystkich lalek, rekwizytów. I przed przedstawieniem wszystkie te elementy muszą się znaleźć na swoich miejscach. Oczywiście aktorzy sprawdzają sobie to przed przedstawieniem dla pewności, że w czasie przedstawienia nic ich nie zaskoczy, że wszystko mają na miejscu, ale ja przed przedstawieniem powinienem o to zadbać. Powinienem zadbać, żeby wszystko było sprawne pod względem technicznym. Chciałam wspomnieć jeszcze o jednej rzeczy, a mianowicie o tym, że kostium, który widzi widz na scenie, nie składa się tylko z wierzchnich elementów, ale na kostium składa się wiele innych rzeczy, a mianowicie skarpetki, podkoszulki, rajstopy. Zdarza się, że i bielizna odpowiedni, biustonosz, gorset. Także praktycznie aktor dostaje od teatru wszystko, w czym gra. Kostium wierzchni powinien być zabezpieczony przed tym, aby, no wiadomo, w czasie spektaklu, który jest wymagający, no, aktorzy się pocą, więc kostium również musi być zabezpieczony przed takimi sytuacjami. Stąd te podkoszulki są też zakładane pod, załóżmy, sukienki, potniki, tak zwane potniki, które pochłaniają wilgoć. No to jest wiele elementów. To co widzi widz, to jest jedna składowa kostiumu. Więc ponieważ mam pamięć jakby wzrokową, więc jak już powiedziałam, mam przed oczami aktora i kostium i wtedy zaczynam kompletować. Przypominam sobie, gdzie mam dane rzeczy, kostium, dodatki i kompletuję stopniowo, aż zobaczę całość. I wtedy już wiem, że aktor jest ubrany. Mama miała swoje sposoby, ja trochę przejęłam. Są też takie poradniki, nawet mam tu jeden taki, nie wiem, można pokazać, który zawiera też takie przepisy trochę archaiczne. Czasami jest tu i eter, i boraks, i amoniak, takie rzeczy, które się w tej chwili no, rzadko używa. No, z kostiumami jest o tyle problem, że trzeba je zrobić szybko, sprawnie i nie ma się człowiek prawa pomylić, bo na następny dzień muszą grać. Praca w tym zawodzie polega na przygotowaniu kostiumów do spektaklu oraz na pomocy aktorom przy przebiórkach w trakcie spektaklu, jak również po spektaklu trzeba wszystko posprzątać i przygotować na kolejny spektakl. W czasie przedstawienia mam kontakt dźwiękowy, słyszymy się z ekipą techniczną, z akustykiem, z oświetleniowcem i w razie zaistnienia jakichś nieprzewidzianych sytuacji możemy dokonywać pewnych korekt, zmian. Na jakieś hasło dokonujemy zmian w przebiegu przedstawienia, jeżeli chodzi o oświetlenie, o dźwięk. Przywołuję na scenę aktorów, którzy są w tym czasie na przykład w garderobie, przebierają się do kolejnej sceny. Przywołuję panie garderobiane za kulisy. Jeżeli za kulisami są dokonywane przebiórki. Zdarza się tak czasami. Za sceną w czasie przebiórki, bo jest tam ciemno, że na przykład coś
zatnie się zamek. Czasem między kostiumami się zapodzieje but. No to jest panika, szybko trzeba szukać po omacku czasami, namacać. No i przeważnie udaje się nam to w ostatniej chwili niejednokrotnie znaleźć. Czarne sny garderobianej. Tak, w moim przypadku polega to na tym, że owszem, śnią mi się takie rzeczy, są to sytuacje wyjazdowe, kiedy wszystkie kostiumy mam w różnych miejscach, przychodzi pora pakowania, a ja nie mogę tego wszystkiego zebrać. No też różne sposoby, są takie sposoby, że na przykład jakieś smary, najpierw się nakłada dużo masła, rozciera się, ten smar się po prostu rozpuszcza w tym maśle i samo masło jest łatwo usunąć. Ludwik na przykład, w sensie płyn do mycia naczyń, bardzo dobrze rozpuszcza tłuste plamy, więc nawet te plamy po maśle, no masło, jakby ze smarem sobie radzi masło, a z masłem sobie radzi Ludwik. Zdarzają się owszem różne nieprzewidziane sytuacje. No, jedna niestety była moim udziałem, to się stało na premierze. Przebrałam aktorkę w kostium staruchy, miała na sobie dużo różnych zwojów. I w momencie, kiedy to była premiera, więc zaproszeni goście dyrektora. I w momencie, kiedy zorientowałam się, że nie mam wieszaka, z którego zdjęłam ten kostium, ubierając aktorkę, zobaczyłam kątem oka wychodzącą ją już do swojej sceny z drugiej kulisy i zobaczyłam wieszak, który... plastikowy czarny wieszak, który przyczepił się do kostiumu. Teraz się z tego śmiejemy, ale to była dramatyczna sytuacja dla mnie w sensie zawodowym. Aktorka na szczęście nie była świadoma całego tego zajścia, zagrała swoją scenę normalnie, po czym po premierze dostała komentarze od jednego z zaproszonych reżyserów, że rola no może być, ale wieszak super. Pamiętam, że dostałam w spadku też peruki. No czyszczenie, czesanie, no ale jeśli chodzi o czyszczenie, to najlepiej się z nimi jakby obchodzić jak z własnymi włosami. Czyli w letniej wodzie myć razem z szamponami. Nakładam też i maseczki, i żeby one potem były takie, żeby je łatwo było rozczesać. Oczywiście nie wykręcaj włosów, tylko po prostu wyciskać w ręczniki, zmieniać ręczniki, żeby wyciągnąć z nich najwięcej wody. Mam też jakby preparat, który ułatwia rozczesywanie, bo te peruki, jak wracają ze sceny, to czasami są bardzo, bardzo mocno zmierzwione. Więc żeby je rozczesać, to czasami no, wymagają dość długiego czasu. Oczywiście zasada od dołu do góry, jak się rozczesuje i małymi partiami. No i z perukami, no to tak jak z własnymi włosami po prostu. Przez te 28 lat to jestem jakby... Mam dużo większą wiedzę na temat teatru, kultury, na temat pracy, ludzi, którzy pracują, bo przedtem to miałam zupełne wyobrażenie na temat pracy w teatrze. Wydawało mi się, że to jest lekka, łatwa i przyjemna praca, a to niestety nie jest tak, jak się komuś wydaje. Wzruszające są kontakty z publicznością. Zwłaszcza tą publicznością najmłodszą, która przychodzi do naszego teatru. Są sytuacje takie, że ta publiczność bardzo emocjonalnie odbiera przedstawienia i obserwując tych młodych ludzi, te dzieciaki, też rzeczywiście można się wzruszyć i przypominają
mi się te czasy, kiedy jako dziecko też chodziłem do teatru, przyprowadzała mnie do teatru matka. Na koniec mam taką książkę, która jakby pomaga w bardzo trudnych sprawach i czasami znajduje się dość ciekawe przepisy. Na przykład czarne wełniane tkaniny świetnie się pierze w soku z utartych, wycieśniętych ziemniaków. Z kolei jedwab biały, który no, często gęsto łatwo staje się pożółknięty, to wtedy wkłada się go do mleka, zostawia się na godzinę i potem się go zapiera w letniej, delikatnej wodzie. Można też dodać potem 12% wody utlenionej. Czy ja lubię teatr? Nie zastanawiam się nad tym, czy ja lubię teatr. Teatr jest częścią mojego życia już od pewnego czasu i tak już pewnie pozostanie.